Привет, камрати! Halo? Ej, Kasper, zostajemy? Do wanny. Tak. O, patrz, mamy nawet kolegę. Ale teraz moja, bo twoja jest przeklęta, idzie. Dobra. I w mojej jest dziura, nie? Masz OP skin na chuju. OP? No, masz dziurę w pokoju. Broken, nie? Kurwa w chuj, ja nie mam. Michał też ma to. Weź mi wykop. To ty jesteś kurwa potężnym golemem. Co ty gadasz? Co ty mi zrobiłeś? Czemu siedzę bokiem? Co? Co się strasznie umiesz? Na taki dzikus i skibla nie umie korzystać. Mam cię, gadku. Kurwa! Co to miało być? Tak zwany Amstack. To miało być ten. Ja tu miałem cię zablokować i uciec. I udawać, że nie żyjesz. Taki był plan. Cześć. Siema. Zrobił tak mi kiedyś Dyrek, dokładnie tak samo. I mnie oskarżyłeś o zabójstwo w chuju. No. To czekaj, zaraz będę. Nie! Nie powtórz jego błędu. Nie ma nikogo. Może nie żyją. Ej, dobra, idę na bajkę do Michała. O. Ej, Michał. Opowiedz mi bajkę. Co? Dopiero w końcu. Co powiedział? Spóźniłeś się. Kurwa! No nie! Tak. Too late. Nasam ci do ryja zaraz. Gadaj bajkę. O czym była? O czym była bajka? O Biedronce. Tak? Ale w takim sklepie, czy takim zwierzątku? Zwierzątku. O Biedronce, no taką zwierzątku i o kulce gówna. A może być bajka o żuku, Michał? Opowiedz bajkę o żuku. To no to właśnie bajka o Biedronce i żuku. Kurwa. Dawaj o pszczołach coś. Jest limit, jedna bajka w rundę, too late. No, no zajebie cię. Prosimy. Dobra. Powiem tak, albo nam opowiadasz bajkę, albo masz trzy głosy na plecy na rozprawie. Wybieraj. Siadajcie tu gdzieś. Hehehe. A co chcieliście tu bajkę? Na kolankach? No, że ty będziesz niższy ode mnie, to przynajmniej coś widzę. O nie, już nie. Wojtek, plecy ci jebią. Dobra, Michał, opowiadaj. Nie... On ucieka. Ty, jakie Oreo. Łapać go! Gdzie jest kurwo Kacper? Nie wiem. Ta, zajebałeś go i tyle. No. Ej, Michał! Zasikałem go. Michał! 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 A chcę wyłapać Michała. Michał! Ej, bo Patryk chyba zajebał Kacpra, tak mi się wydaje. Kto kogo? Patryk Kacpra. Bo go nie ma nigdzie, a ten chuj tu łazi. Kacper. Ale kogo? Kto? To Kacpra. Gdzie jest Kacper? Nie wiem. Mów gdzie jest. Ale on pierdoli. Ale siusiak. On jest gdzieś w szkole, chodźcie go szukać, panowie, chodźcie go szukać. Kacper, ty żyjesz. Znalazł się. No. Pokazać wam sekreta? Dawaj. Dawaj. Dobra, zarazem jeszcze coś, patrzcie. Pewnie nas zabije, ale chodźmy. Ej, bo Drek chyba dalej cię szuka. O, Kacper. Siema. Czekaj.
O, chodź, chodź, chodź. Patrz na górę. O chuj. Jak to ma nóż? Nie wiem. Gdzie jest Jarek? Ja chcę to widzieć. Zgubił się. Ej, tu też jest! Kacper! To jest drugie. Uluju. I tam jest jeszcze trzecie. O ja pierdolę. Tam jest całe pomieszczenie na górze. Nad kuchnią. Tylko ciekawe, jak tam się dostać. Chodźmy na schody. Ej, mi się wydaje, że to tutaj jest. I patrz, jak masz tutaj tą szafeczkę. Może za nią. No ale jak to otworzyć? Nie wiem, ale ja tamtą jak otwierałeś na dole? Tam taka książka była jedna specjalna, ona nie była w tym, w szufladzie, tylko była na niej tak jakby. Mogę się nawet pokazać tą książkę. Byście wszędzie E. Tak mi się wydaje, że tutaj by było to przejście, no bo gdzie indziej. A może z tych jest przejście tam też? Z tych o. Ale ja wiem, gdzie to prowadzi. No to prowadzi tam do magazynu, to o. To wiem. Co? Kurwa. A. Mówię o tych zjadalni, ja wiem, gdzie one prowadzą. Tak? No gdzie? Tak. Gdzie? No tam, gdzie powiedział Wojtek. A. Ale jest wyjście, czy nie? No, nie no, to jest pomiędzy jadalnią, a tą szafką właśnie. Tylko to chyba trzeba nożem jednąć. Widzisz, kurwa, mówiłem, że ta szafeczka taka podejrzana się wydawała. Więc dopóki nie będzie noża, to się nie dowiemy. Dobra, to zostańcie na zewnątrz. Nic. Chciałem udawać, że rozwaliłem szafkę nożem. No, to wspania, kurwa. Zaraz wypierdolę tą szybę, kurwa, głową. I może tam będzie przejście. Też przypięknie. No nic to. Odbyćkę o ścianę. Jak ktoś będzie miał nóż, no to... Trudno. Nie ucieknie, słowiu. Zrzuciłem debila. Ty, ktoś się teleportował tędy. Ej, Jarek. Jarek! Jarek! Ty, bo ty... co? Ktoś się teleportował. Patrz, rozwalone są te... wiatraki. Idziemy tam? Cześć. Kurwa, ej, szukamy tego chuja. Chodź. Którego? No, ktoś rozwalił te wiatraki i się teleportował. No to tylko mógł zrobić ten, zabójca. Wbijaj tam. Nie ma nic. Mi się wydaje, że to był Patryk. Ej, Kacper. Co? Te wiatraki u mnie w pokoju, no nie? No. No to można je rozwalić, jak się jest innocentem? Jak na nie wskoczysz, przynajmniej u mnie działa. Tak? Ale ja mam chyba ciało z metalu. No właśnie, ktoś się rozwalił. No to na pewno na nie wskoczył. No. No myśleliśmy, że zapaliśmy jakiegoś chuja, no ale dobra, trudno. A weszliście do środka? Tak. Okej, okay. To chyba nie. No.
klikaj. Cześć! Cześć! Co ty tu kurna robisz? Nic. Zaraz zebranie. No, wiem. Patrz kurwa. Z Jarkiem. Wypierdol jedną szybę głową. Nic, nie wiem gdzie jest. Cześć. Witam. Siema. Cześć. Trzymać go kurwa. Dawaj bajkę chuju. Już był limit. No, Michał. Ej, są wszyscy. O. No cześć. Witam. Ale romantycznie. Ty, bo czuję coś mi się zimnego w dupę wbije. Nie, ja jestem prawdziwym chłopcem i ja nie jestem zimny. Dobra, boję się. Pewnie jego rura, he? Ja sobie uciekam. Ej, ustaliśmy. Ej, Michał. A, chuj ci dupę. Kacper. Co? Pa. Pokażę ci, jaki ze mnie kurwa kozaczek jest. Witam w mojej kuchni. W mojej kuchni, kurwa, mieszkanie Kruszwila. Słuchaj. No, to nie jest twoja kuchnia. Widzisz, kurwa, to, te szyby? Widzisz, kurwa? No. Jeb z bani, wyjebana. Dawaj drugą, wyjeb ją. Kurwa. Miałeś tylko wyjebać. Nie, zraszowałem ją i sam wyleciałem z impetem. Ty, no prawie jak szklany stół. Jeszcze siekiery brakuje. Tak. Co? Cześć, miał. Co tam u ciebie? Siema. Chodźmy popływać na basenie, a później pilnować, żeby te chuje tu nie wchodziły. Okej. Ej, Michał. We mnie wrzuć na ten, na szybę. Musisz bardziej na mnie stawać. Jeszcze raz. Teraz już się wyjebałem. 2000 Mario jumps later. Ty kurwa. Cześć.
Co ty robisz, gagatku? Co was pierdolacie? Co? Co wy robicie? Ja chodziłem sobie z pomocą i siedziałem sobie na spadach. To się nudziło. Ale on! Spotkać. Ten kutas. No nie wiem, on tak siedzi od spotkania. On śpi chyba. Kurwa. Jarek, weź mu wyjeb. Co tu robisz? Cześć. Co wy robicie? Maltretujemy. Bierz mnie, tak, wiem. Boże, czy ty to widzisz? Ej, Michał, ja usiadłem na twoich kolanach. Ja nie wiem, ale morderca ma chyba małe jajka. Chyba da. Może już ktoś nie żyje, a my o tym nie wiemy. Możliwe. Idziemy poszukać? Nie. Chuj ci w dupę. Achmat. Gdzie zabiłeś Kacpra? Halo. Nie zabiłem Kacpra. Tak, jasne. Już to słyszałem. Właśnie, bo ty za mną chodziłeś, chciałeś mnie ubić jeszcze. No. Ale co z mnie wyszło? Bo spotkałeś Wojtka i Wojtek cię obronił. Widziałeś Kacpra? On go zabił, no. Oczywiście, że go widział. To jest oczywiste, bo wszyscy siedzieliśmy na jadalni. No właśnie. Dokładnie. Brawo, nie postarałeś się. Idziemy go szukać. Chodźmy ja razem, bo ja się boję sam. Dobra. Spokojnie, Wojtek, ja cię obronię. Dopiero byłem w tej, w czarodziejce, to raczej tam go nie zabił. Mi się wydaje, że Kacper może leżeć tutaj. Za obrazem. Na obraz to trzeba wejść od góry. Wiem. Masz coś? Nie. A sprawdzałeś górę? Nie. Byłem na tym, w bibliotece. I były otwarte to przejście do eventów. To pewnie Kacper tam był, bo nie chyba inny tego nie umie otwierać. Ale event był rozbity? Nie, otwarty był. Znaczy wiesz, zamknięty. To pewnie Kacper tam był faktycznie. No. A byłeś na górze? Tylko zobaczyć wiatrak. To chodźcie. Ty, ktoś rozwalił wenty! Ja słyszałem, jak ktoś to robił. Słyszałem to. Bo ja byłem wtedy w bibliotece. I wyszedł tędy. To jak ty to... Ej, powinna być krew na górze. Tak napisał Kacper. Do mnie teraz. Ty, jak ty to słyszałeś, skoro byłeś w bibliotece? Stary, nie wiem, ale słyszałem, jak ktoś coś rozwala. No, możliwe, że to nie było to. Byłem tam w pokoju obok biblioteki. Może szafka... Nie wiem. No dobra, chodźcie po resztę. Znaczy po Patryka w sumie. Ale już wie trójka, a Dyrek Awczy, to powiedz tylko ten... No to odmutowywamy się. Halo? Jest ciało. Yeah. Znaczy, nie ma ciała, nie ma krwi, ale Kacper mówi, że powinno być. Wiesz, gdzie jak masz pokój muzyczny na górze? No. To tam przy tablicy jest taka jakby biblioteczka. I przy tej biblioteczce jest przejście. Pokój muzyczny, a nie znaczy... chodzi ci o bibliotekę? Nie, na piętrze. Ja pierdolę, no. Dobra. Czyli to znowu jest jakieś przejście? Nowe? Przecież żeśmy o tym mówili przed tym, przed grą. Z nami biegałeś, więc nie pierdol teraz. Dobra, to było przecież tam przy bibliotece, tam to co mi pokazywałeś. Co? No masz klasę muzyczną na górze. No. No, i masz tam taką półeczkę.
O przejściu tam obok biblioteki, nie o tym. Aha. Jest jakieś przejście. Gdzie to prowadzi jeszcze? A do kuchni? Ja w ogóle coś czuję, że tego. Że Kacper po prostu komuś powiedział o tym i ten, żeby to rozwalił. Wydaje, bo ja nawet o tym. Aha, to tylko do kuchni prowadzi, dobra, nieważne. A były reszta wentów rozwalona, czy tylko jeden? Bo z tego co widziałem, to tylko jeden był rozwalony. Tak, jeden, jeden. Bo tu nie było chyba żadnego, nie? Weź, kik Dyrka, zamknij go w klatkę tego zwierzaka jebanego. Kacper. Czekaj. Czekajcie, mam tu rozprawę. Teleportuj go i zamknij w kratkę, ale teleportuj najpierw. Proszę się nie wiem. Może zostanie jeszcze raz tam poszedłem, żeby zobaczyć, żeby na pewno tej krwi nie ma, ale nie ma tam. A gdzie powinna być krew? Co? Gdzie powinna być krew? Tuż pod szafką powinna leżeć tam. Mhm. To jak chuj, Kacper pokazywał to tajne przejście, zabójca go zabił i uciekł im. Możliwe. No to nie wiedziałem, bo ja wiedziałem tylko o tym, co jest w tym pokoju obok biblioteki. No, zabójcy też by tak powiedział. Nie, pewnie tak. Ja na cóż. No to nie poradzę. Wszystko jest w porządku. Miał, co ty zrobiłeś? Coś kamerą chyba. A nie, bo to nie patrzy. To jest teleportacja. Jak ciągle teleportujesz? Tak. Nadal? Na czacie jest napisane. Zaraz wypadnie poza windę, mam go. Tak wypadnie, to wypadnie. Skocz.